doszukiwałem się w ramach pracy. Teraz zobaczmy. Miś! Dziubnięta piłka, pierwsza sytuacja. Żadna tutaj też z ekip nie wrzuciła jakiegoś wyższego biegu, nie wrzuciła obrotów takich, aby zrobić coś w kierunku rozmontowania tej defensywy. No ale zobaczmy, może teraz Marcinho do Przybeckiego. Przybecki zagranie wzdłuż bramki, będzie szansa i jest gol! Krystian Miś! Przybecki zanotował asystę przy tym golu Misia. Teraz dobrze podaje do Marcinho. Marcinho podłączył się kołoczek. Znów dobrze wygląda akcja. Pogoni Przybecki, ale bardzo niecelnie. Za Animuszu trochę bez ze mnie grają. A przecież to jest mecz o życie, mecz o wszystko. Trzeba od nich wymagać. Teraz Sarmiento, uderzenie, boczna siatka. Szybkościowe ma bardzo duże, ale nawet on w tej sytuacji nie był w stanie. Nie był w stanie wystartować. Teraz blisko tutaj błędu. Pogoniści, no i proszę, Dawid Smuch zagrał piłkę ręką poza polem karnym. Jest gwizdek sędziego, 37 minuta, kołaczek, ależ gol, 1-1. Fantastyczne uderzenie kapitana Pogoni, Grodzisk Mazowiecki. Jest już 1-1, kapitalne trafienie, ozdoba tej kolejki, winner drugiej ligi. Już jeden, aby walczyć o pozycję przepisowo. Zobaczmy, jak to się zakończy. Jest Krystian Miś. Bardzo dobrze siedleccy zawodnicy z arbitrem Piotrowski. Ale też już może gdzieś odczuwał trudy tego spotkania. Teraz aut dla gospodarzy. Kołaczek. Zobaczmy teraz Sławek. Jeszcze przyjmuje tę piłkę Sławek, nie dotarła ta piłka do Urbańskiego, jeszcze strzał. Kontra, zobaczmy, Demianiuk, mknie z piłką Cezary, Demianiuk uruchamia Preussa. Preuss, jak to się zakończy? Preuss uderza, czekał tam na dogranie trochę materiału. Nie widać tutaj chęci zaryzykowania przez którąś ze stron. Teraz Fiedosewicz wyczekał, dograł do Demianiuka, ma sporo miejsca, sporo czasu, dośrodkowanie i jest gola, więc jednak 85 minuta, Wiktor Preuss nie wykorzystał okazji po wcześniejszej kontrze, a teraz zamyka tę akcję, asystentuje Demianiuk